Ja bym wolny, fajna laska, bo to by trzeba bajerował, no? Z takim gejem? Kur... drugi lidz arabski się nie dostał! I on mówi, że ktoś jest bad, ma 400 punktów w piku! Już po tym lanie, wszyscy byli po imprezach i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie jajcowałeś przed windą, że je... skumyra, pać skumyra! Dobra, ja go nie wykorzystuję. Aha, bo to mi chodzi o... to mi chodzi o to, co Paris powiedział. Tej wolności zeb! Tej o, 750 widzów? Co, wy nie macie co robić w szkole? Ten Red Bull nie był pity dzisiaj. Tak samo jak te dwa. Ja po prostu rzadko sprzątam na biurku. Niknaksy też nie zostały dzisiaj zjedzone. To samo z tym tu. Widziałem, co spalić? No widziałem, widziałem. To wczoraj już było. Bo, żeby no, a kiedy się tam przychodziły, chłopie napisały. Widziałeś, widziałeś? No kurwa, ja nie widziałem. Nie, jakoś te włosy kurwa. Jakoś, nie wiem, one są, nie wiem, przesuszone czy coś? Tak nie, albo nie dosuszam ich? Nie wiem. Co ty masz dzisiaj takie światło w pokoju, jak k***owe? Mogą być zajebiste, a mogą być tak, kurwa. Ale komu to by się chciało takie światło posiadać, jak to tylko w oczy rezi? Ale to mnie rezi w oczy. Dziś na śniadanie orzeszki nic nac, a na przepitkę trzy rybule. Zajdę przerać koszulkę, bo ta jest za mała. Servus, co nie jest pana? A żeby jest pana. Czujesz coś do jedzenia? Jest to tylko bibiela. Ty jesteś chyba po bibielu, nie? A co? To komplement. No jak nie? Ja pierdolę, nie! Ja pierdolę. What? Cypiam czy tak, kocham i pozdrawiam najwierniejszego widza, młody garbus. Ty Cypiam, a ty go nie wyznałeś urywy przypadkiem? W takim razie mamy bewsztyk Cypek, ty zakłamany gnojku. Ja pierdolę, nie, nie, to jest niemożliwe. Ja pierdolę, nie, to jest jakieś pojebane. Jest, to jest prawdziwy screen, to jest prawdziwy screen. Ja pierdolę. To nie jest przerobione, powtarzam, to nie jest przerobione. Ja pierdolę. Zamówiłem w ogóle ten, dostawę Red Bulli. Taki formularzyk jest. Bo można było wziąć trzy kartony każdego smaku. Ale mówię, nie będę brał pod limit testing, nie. I zacząłem tak, trzy kartony zwykłych, trzy arbuzowe, albo dwa zwykłe, dwa arbuzowe, jeden kaktusowy, bo tego nie piłem jeszcze, tam jakiś sugar free, w kartonie jest, no to w kartonie będzie 5 razy, nie wiem, z 20? Więcej, z 30 będzie w kartonie, ale ja nie piję tyle Red Bull, ja wam się wydaje, kurwa, ja nawet niekiedy dzień nie piję jednego, uspokójcie się, róbcie ze mnie, jak, nie wiem, jakbym miał problem, jak się, nie mam problemu, no jak, kurwa. Tak, te trzy Red Bulle są wypite dzisiaj, tak. I to Oshi też, i te niknaksy wpierdolę dupą, grając właśnie na streamie. No nie, bo wszyscy mi próbują wówczas jakiś problem, czy z alkoholem, z jakimś tym, zawsze, zawsze jest jakiś problem. Bo są nie, trzy dni z rzędu sobie piję jedno piwko i już mam problem. Jedno piwko, jedno. I to do obiadu, to już mam problem. Ale jakbym wypił wino, to wtedy jestem już kulturalny, tak? O, wypadł orzech. Oj, oj. Piwko do wino, tak. My jesteś Słowianami, człowieku, na tym się wychowaliśmy. Na piwie do obiadu. Jak się stało, że byłeś na live'u Szymona, ja czemu nie? Szymek dla mnie zawsze bardzo miły był ogólnie. Co miałbym nie być? Nie mogę spiętnać jakieś zachowanie, które robi. Ale to nie zmienia faktu, że był dla mnie bardzo miły. Dobra, zwycięstwo, 6-3-9. Mamy zajebisty teamcom, mi się wydaje. Tylko ta stawina nie pasuje, to była jakaś aszka lepsza. Dkejlam topa, aż wbije na mastera. Brakuje 180 punktów, to nie jest dużo, to jest 9 winów z rzędu. Porada, porada życiowa, tym razem dla ciebie. Najważniejsze to się przyznać, że masz problem przed samym sobą. No ja wiem, że... Chcecie, ja tam pierdolą mi jakieś, że tu chodzi o częstotliwość, a nie o to, ile pijesz, tak dalej, ale kurwa. Jak ja sobie piję na przykład przez 3 dni jedno piwko dziennie, a potem na przykład przez 2 tygodnie nie piję kurwa zero alkoholu, to czy ja jestem alkoholikiem? Tak, no mi się wydaje, że nie, szczerze. Mi się wydaje, że nie, moim zdaniem nie. A na przykład nie wiem, wypiję sobie na przykład. Ja mam limit na Red Bulle. Max 1 był, ostatnio na max 2 piję. I to nie jest tak, że piję codziennie. Teraz tak, no teraz ten trochę w wyższych obrotach zagrałem, kurwa, ile gier, w ile dni. No w gier zagrałem, tak? To wiadomo, że trzeba wejść na jakieś specyfiki, bo to człowiek tyle nie wytrzyma. Zagrałem 150 gier w 8 dni. 153 gry w 8 dni. Nie, 152 gry w 8 dni. No, kurwa. A sporo, więc trzeba było wziąć jakiś specyfik. Te bote niezłe są. Ciekawe, że te chłopy przed jak z nimi grają, to one myślą sobie tak. O Boże, nie mogę się skupić, że nas taka ładna. Ciekawe, patrz, taki nerdzik. Tak, patrz, taki nerdzik i on się na przykład takie lali. 100%, nie? Jakoś kurwa. Na pewno w jakichś partiach tak było, że chłop się skupić nie mógł. Co sądzisz? Nie jest fajne się blokować. Ale patrz, znasz Botes Live? Ty siostry, co grają w szachy? Siostry Botes? No, kojarz się? Myślisz na przykład, że taki nerdzik jak z nią gra, to on myśli w 100% na szachy, czy na przykład myśli tak, ale by fajnie było ją puknąć. Myślę, że masz w tył głowy, że o Jezu,
ładna kobieta, ale to raczej na szachach jest skupiona. Okej, okay, dobra, ciekawe. Ten wygląda takiego, co jest skupiony na szachach, no. A tyleś był skupiony na szachach czy na kobiecie? No nigdy grałem na kobitkę w LoL'a, mi ciężko powiedzieć. Na pewno grałeś na kobitkę w LoL'a. Na lanie? No nie, na solku na przykład. No ale na solku, to zamiast na solku patrzy, kurwa, typiara wygląda, wy... Mam. Dobra, no ale to wyobraź sobie, że grałeś na lanie. No to nie siedzisz na... Wiesz, jaka jest różnica na LoL'u? Nie, bo ja siedzisz na przeciwko. No właśnie, a tu jest jakby tu jest kurwa. No on siedzi dosłownie nawet nie metr. A szachy? Szachy, no to co? Grał w szachy? No z kobitką? Zależy, czy tryhardował. Ja bym nie, ja jestem zajęty. A jakbyś był wolny? Jakbym wolny, fajna laska, to by się bajerował, no. No jakbym był wolny, no a czemu nie? Z takim ryjem? Mocny, mocny. Dziękuję. O, i ciasteczka to dla pani. Proszę nie, bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. A który pani kończy dzisiaj? To, bo jeszcze czasu dużo. Czasu długo? A można by tak wypaść kiedyś z panią na ten, czy coś? O, nie, bardzo. Nie bardzo. No ale to ciasteczka i tak dla pani zostawiam. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. Pięknie. Ja pierdolę. A ostatnio mi kurwa. Wziąłeś to? Czy ja bym ostatnio byłeś na lawie wtedy? O, to jest to, ja pierdolę. Ale to jest mocne, uwaga! Dla ludzi, którzy nie dają rady z cringe'em, proszę o zmutowanie streama, póki leci klip. Dobry. 33. I kartę mu proszę. Dziękuję. Dzisiaj będzie zabawa. Ja. Dziękuję. Ja pierdolę. O Jezus, o Jezus. Yeah. John jest. Against Yorick, Loki, gotta dodge his E as soon as he uses his E, you can always. Zdaj mi teraz swoją tajemnicę. Win is winning, no, yeah, it's basically impossible. Top rip somebody. Finish your top lane or. No, but this. There are 3 champions and 4 champions, which are. Kurwa, nie powiedział mi, no. Dla chuj, ale nie jest to ja. Nie, nie sądzę, tak myślałem, że tam zejdziesz, ale nie. Nie dzimy okaj, możesz mokaj. Kamisz. Zawijam kiece i lecę, nie? Miśka. Tu śpiewają? A nie kamisz. Myślałem, że śpiewam tam o Kamisiu. Mały Kamisz. Znaczy mały Kamisz. Ty znaju mały Kamisz? Najgitszy z gitów. Mały Kamisz. Sztywny Kamisz. Powtarzać cały czas Miśka! O kurwa! A bez kitu? Ukryty przekaz? Miśkowy? I ma nazywać to jak pies. Zadowolony z tego, ile zarabiam, albo w jakim miejscu jestem. No, kurwa. No powiem, że tak. Nie było takiego momentu w życiu. Nie, no był, nie, no, był taki moment jeden. Ale raczej rzadko. Solo, bolo. Jak w Grecji, ja mówię tak, kurwa. To koniec sportowego snu. Ale się odbywa. No, tak myślałem, nie? Nie, ale ja nawet jak streamowałem stary za, nie wiem, na dodychy nie dociągało, to i tak byłem zadowolony w chuj. To, że zarabiam tyle, to jest tylko anomalia. Moja mama się uczyła tyle lat, tak ciężko i zarabia tak mały procent tego. Tata wiesz, tata zjeżdżał człowieku codziennie pod ziemię, żeby, wiesz, zarobić. Mama się bała o tatę, a ja po prostu odpalam sobie rano streama i gram w gierkę i zarabiam więcej niż oni razem. To wdzięczny dla życia jestem, pewnie, że tak. To totalnie, wiesz, trzeba doceniać takie rzeczy. No to każdy influencer ma ogromnego farta. Wydaje mi się, że ja doceniam to. To tak mi się wydaje przynajmniej. Czemu tyle zarabiamy? No bo... Powinniśmy, to jest inna kwestia. Ale czemu? Wydaje mi się, że w ogóle w internecie się dużo zarabia. Myślę, że internet to jest serio skarbnica takich pieniędzy. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie kopać, żeby wydobyć diament. Tak mi się wydaje, bo czy diament, no tak, to nie chodzi nawet o mnie, tylko po prostu ty nawet w wieku, nie wiem, w wieku 14 lat możesz zarabiać naprawdę całkiem niezłe siano, tylko wystarczy chcieć. I być całkiem bystrym gościem. Imo, rel? No 100k to nie wiem, wątpię. Były tak, że na pewno wystawiłem takie faktury. I łącznie tyle było, ale tak by to z kilku kwestia miesięcy, coś wiesz, roboty. What could I do better? But you were the queen? Bro, you were the queen of what? Are you kidding me? Bro, I feel like you did really well, man. That was close to flawless. I mean, obviously it's like hard counter, bro. Still, bro, you played it flawless, man. Don't be so hard to yourself. No, it was actually flawless, man. But you could've done one or two to znaczy flawless? Hey, to znaczy flawless? Bro, coming in and asking. Powiedział super, bro, super! Like, o kurwa! No dobra, ty! O kurwa! Dobra, first time nie byłem, ale kurwa, dobra, doskonały, ja pierdolę.
Mój bot ma 6.18. Clueless Random Master Pickers. Chłop ma w piku 400 punktów. Powtarzam, Zaja ma w piku 400 punktów i wyzywa ludzi od Clueless Master Pickerów. Jebane kurwa gówno. Jebane gówno. Jadą, jadą z orężadą. O Boże. Ja pierdolę. Jebany mental. O, ale się w niego wpierdalam, nie? Lirycznie. O kurwa, nie mogę. O, ale się w niego lirycznie wpierdalam. Jak się zakwalifikował do drugiej lidze arabskiej bez kitu? Nie, wjeżdżam w niego, kurwa. Wjeżdżam w niego grubym działem, nie? Jezus, jaka to jest kurwa. Okej, okay, I bet that you are on Steam already. How dare you, you fuck. Peace low random perma type in the during the game calling everyone master pickers when clearly it's your lolpros you picked 400 points last season, you fucking clueless rat. You didn't qualify to playoffs in second Arabic league. How dare you perma type, you fucking dirty clueless random. How dare you. Look, that's your main account. Okay, you got to Grandmaster once on 430 points. Once, ty kurwo. How fucking dare you? Call everyone and flame everyone. It's insane. You have mental problem with yourself. Go to specialist ASAP. ASAP. You fucking random. Holy moly, you were so annoying. So annoying. And calling everyone. Everyone low elo. Look, look, you fucking hobby. Look. Look this! You won't achieve it! No! So just stop playing this game! You haven't qualified to second Arabian League playoffs! Dude, consider an install! Kurwa! Consider an install! Malaya! Consider an install! You call someone randoms when you have 130 follows on Twitch! Man! Wake up! You're 19! Wake up! You're going to army soon! Wake up! Kurwa! No tam w kurwa, nie? Boże święty! Taką kurwa. Że trzeba urodzić już, nie? Jezu Chryste! Zamurowało go. Nie, dla mnie to jest pojebane, nie? Nie, bo ja włączam kamerkę w takich sytuacjach, żeby chłopy potem nie pierdoliły mi, że wiesz, że wyglądam jak nerd. Ja ich tak reluję, a potem oni odpowiadają po prostu, że wyglądam jak nerd i nie mam counterplayu. Bo jak nie widzę. King Bing Delulu. Ja pierdolę, Boże Święty! Jezus! Jezus! On do mnie pisał, że ja jestem słaby! Kurwa, nie zakwalifikowałeś się drugi do drugiej lidzy arabskiej do playoffów! Kurwa, za ty pojebane! W piku miał 400 punktów! Ja pierdolę! Za tym popierdoli! Chłop się zakwalifikował do drugiej, w drugiej lidze arabskiej do playoffu, w drugiej lidze arabskiej! Kurwa, w arabskiej on gra na jebanym, kurwa, oni mają stopingu tam! Kurwa, stopingu mają! Ja pierdolę! Boże święty, no nie wierzę w to! Całą grę pierdoli coś! Dostałem jednego gang... Nie! Jezus Chrystus! Tego nie widział, kurwa! A nawet na krzyżu tak mu przykro było, no Jezus! Kurwa, drugi lidze arabski się nie dostał! I on mówi, że ktoś jest bad, ma 400 punktów w piku! Ja pierdolę, na topie mam grając, Boże! Ej, co ci się stało? Co? Ja tak mam czasami, ty nowa, ty nie oglądasz na LoLu jak gram, tak? Ja pierwszy raz. Nie? No, to normalne. Mówiłeś mi, że nie mam się przejmować widzami, a ty co się tak przejmujesz? Ale to nie było do widza, to było do gościa, co się... No, bo ty nie rozumiesz, kur... No to musisz mnie wytłumaczyć. No to jest tak jakbyś grała, to jest tak jakbyś grała w CS-a, nie? O, grała w CS-a, grasz face-sita, o. Grasz face-sita i na tym face-sicie trafia jakiś ziomek, który super robi loda, jest totalnie fatalny, wszystkich wyzywa i jak potem sobie wchodzisz w jego osiągnięcia, to na przykład to on ma, wiesz, jakiś super gównem i on wszystkich wyzywa, to jest na tej zasadzie. No, ale to ty pierwszy raz grasz. No nie, ale to po prostu zawsze boli. To jest chyba typowe, nie? No właśnie, no nie do końca, no ale trochę tak, no ciężko powiedzieć, no dobra, no trochę tak. Dobra, oglądamy, udostępniam ci ekran. A ty uprawiasz sport jakiś może? Tak, tak. Przycisk. Grałam ogólnie. Aj, kurwa! Dobra. Szkoda! W sumie, ale przynajmniej kulturalny. No. Wzrost. A spalmy obok siebie. Jakbym była w szpilkach, to byłabym wyższa od ciebie. Trochę go zabolało. Nawet nie, no byłaby różna. 8 cm, to zabolało. Serio? No zależy chyba, nie? A no dobra, chyba, że miała jakieś turbo wysokie. Takie, co? Takie jakieś turbo wysokie, no. Ty, Wojtek, uważasz, że ja jestem niski na przykład? Tak. Nie, jesteś średniego wzrostu. A to niski to jest od ilu? Do ilu?
Nie wiem, 1,60 to jest... Odkrytliwe tak, pytanie się trafiło. I uważasz mnie za średniego wzrostu? Tak. Nie wierzę ci. No. Okay. Izak, jestem niski. Ja bym powiedział, że jesteś średniego wzrostu. Ja bym powiedział, że tak do 1,70 to jest niski, później jest taki średni. Między 1,70 a 1,80 to jest taki średni, bym powiedział nawet. No a później, jest, ja bym od 1,81 gram plus, to bym dał wysokiego. A ty nie masz wzrostu, mamiko. Ja mam 1,68. Aha, ja 1,86, ale jaja. To na odwrót, lol. To niska jesteś. Nie, normalna. Nie, to masz... Powiedziałabym nawet, że dosyć wysoka jak na dziewczynę. Czekaj. A bo dobra. Nie, wydaje mi się, że Olivia jest wyższa. A może jest niższa, a może na ten sam? Chuj wie ty w sumie. 1,68 m. Tak o głowę niższa będzie. No to jesteście podobne w sumie. Oliwka 1,40 m. Powiedz ile ma? Olivia? No bo to chyba powiedziałem, że niższa. 1,40 m. A no to malutka. No ona jest, bo i mama jest niskorosła. No. Ej, a czaisz, że Darniego mama ma 1,50 m i jak była w Polsce, to chciała sobie kupić buty i musiała kupować z działu dziecięcego. Ona ma chyba 34 m. No to Olivia też, Olivia też. A, oczywiście, że uwierzyłam. Ja w ogóle w szkole, w podstawówce, miałem ksywkę mały, bo było dwóch Piotrków w klasie, jeden był wysoki, drugi był niski i byłem mały. Izak mały? No, ja mały. Wysoki jest? No Izak jest wysoki. Ja miałem tylko jedną styczność z Izakiem w życiu i ona totalnie... No to nie wiesz jaki jest? No nie, bo to była totalnie chora. Było tak, że był LAN PLE, to taka polska liga sportowa i tam był LOL i był CS i wiesz, my tam szliśmy na śniadanie, tuż po tym LANie, wszyscy byli po imprezach i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie jajcowałeś przed windą, że skubyra. I nagle drzwi windy się otwierają, a tam stoi Izak, nie? I to była jedyna moja interakcja z Izakiem. No, bo... Nie stanąłeś nawet obok niego, bo się bałeś trochę. No nie, no nie wiem, no. Ale powiedz, trochę się bałeś. On tego nie pamięta nawet. On to było na Game Onie w Kielcach, on miał takie, weź tej windy, miał takie okulary przeciwsłoneczne w ogóle. No. Ej, a w ogóle, bo tak się zastanawiałam ostatnio, z kim ty masz w ogóle, bo na 100% masz, bo każdy jest podzielony na Twitchu, że są jakieś strony, nie? No. Że ci streamerzy się nie lubią z tymi, mają jakieś ramy, a że ja tak słabo śledzę, no to może mi powiesz, po jakiej ty jesteś stronie Twitcha. Ja jestem po tej, co Ksajo. No a nie wiem, po jakiej stronie jest Ksajo, w sumie też. No zależy od humoru i od średniej widzów. No to co, idziesz uczyć? No ja idę uczyć, wiesz, że Cypek potrafi liczyć już na przykład 18, odjąć 16? Wow! No, ja wiem, nie. No to musisz być dumny z siebie, co? No trochę z niego ten, no z niego bardziej. Nie, no tak, no dobra, ale nie mów, że ty też nie jesteś z siebie dumny, że potrafisz nauczyć. Nie, bardziej jesteś z siebie dumny, że nam się udało, że nie jest takiego, że ten, że nam się udało. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Ale jaki ty sobie trening zrobisz, jak kiedyś za kilka lat będziecie mieli dzieci, to będziesz mieć tam jak ten. No, no tak. Podejście pedagogiczne. Czyli to nie jest tak bezinteresowne, tylko w tym jakiś cel jest, czyli jednak wykorzystujesz go. Dobra, ja stąd idę. O Boże. Dobra, idę do Knapina. No halo! Nareszcie, mówisz to... Jak tam? Cześć, przyjacielu, jak tam? W ogóle ja chciałem ci podziękować, że tak pomagasz mi, nie? No. I bardzo dziękuję, że stanęłeś w mojej obronie. Nie, nie, Boże, Cypuś, nie, on tam mnie atakował, to mnie bardziej wyzywał niż ciebie, to... Na... Tak, ale ja to było śmieszne, nie? Dla mnie, że tak powiedział, nie, że ja cię... Nie, bo tak to śmieszne, że miałem z tego bekę. A co dzisiaj tak syplenisz? Nie, bo myślę, że dzisiaj nie wiem, co jest. Dzisiaj jakoś tak wyjątkowo mam wrażenie. Ale dziękuję, Cypek, dziękuję. Nic się nie stało, no. To bardziej to bardziej ja bym atakowany niż ty, ale... Dobrze, no czekam. Widzowie, ja go nie wykorzystuję. Aha, bo to mi chodzi o... To mi chodzi o to, co Paris powiedział? Wow. No teraz jesteś modny na niepełnosprawnych budowanie kontentu. No, ten Rybson na przykład z tym drugim, jakoś tam mikrocypek. Ten mikrocypek wykorzystuje Rybsona. Nie, no ja wiem, Cypek, że ty mnie nie wykorzystujesz, spokojnie. Ja wiem. Spokojnie, Cypek! No okej, okay, dobra, że chodzi... Dobra, Cypek, ja wiem, że ty mnie wykorzystujesz, Cypek! A Paris mówi, ja cię wykorzystuję, to jest takie, wiesz, trochę smaczne, nie? Nie, nie wykorzystujesz się, spokojnie. Dobra, myślałem, że to chodzi o coś innego, dobra, nieważne. Dzieć mi to, 13, odjąć 11. Mogę tak policzyć? No jak? Kierowicą? No możemy, no. Tak, tak, dodaj mi 13, równa się 10, 3, dodać. Dodać? 3. Tak, dobra, na dole. Teraz 11 dodać, równa się 1, to będzie 13. 14, sorry. Ale co? Dokończ sobie w to. No dobra, 10, dalej.
Jeden, równa się. Że to? Nie, krzyżyki. No to mówię, że krzyżyk, no nie będzie, no. Pluszki. No plusik, może być plusik, no. Jeden. No. To będzie 14. A zebrać, to 12. No jak? Pana zrobiliśmy? Jak są dwie dziesiątki. Tak, ale to mi nie wiesz, o czym chodzi. Bo to ja zabieram, tak? No. Bo to będzie gdzieś 12. No blisko, bo przecież to kasujemy te jedynki. No. I wtedy co zostaje? 3. No. Minus 1. Czy 2? No, 2, nie 12. 2. Ale dobra, dobrze, bo umiesz już rozbijać cyfry, robić równania, więc to super. To ci zostało. Nie, już logicznie robię. Ja od pierwszego dnia robisz logicznie. Dobra, daj teraz to 19. No. Odjąć, nie wiem, ile chcesz? 14 ci damy. No dobra. Daj na dole 19, równa się 10, plusik 9. Dobra, teraz na dole 14, dodaj, równa się 4, równa okay. się. 10, równa się, kurwa, ci pomyliłem, no. No to mów, no to co to jest? Plusik, 4. 4, no. No i teraz będzie tak, skoro mamy, zabieramy 4, no to będzie 5. 5, bardzo ładnie, tak. To jest 5. Bardzo dobra lota. Tam teraz nie wiem, 18, odjąć 14. Dobra, to patrz teraz. Patrzę. 18, napisz, równa się, 10, plusik, 8. Teraz 14. 14. Równa się, 10, plusik, 4. 4. Ja mam przypadek na tym dole. No możesz, tak? Jasne, możesz, pewnie. 1, 2, 3, 4. Śmiało, nie bój się. 4 będzie. 4 będzie. Więcej pewności siebie. Da robota. Poczekajcie chwilę. Daj mu. Dajcie mi 5 minut. Dobrze. Dupa. Co? Dupa. Co znaczy? Będzie tym. A z czym? Nie jadę na cloud. Co? Nie jadę na cloud. Nie jedziesz na cloud? Czemu? Bo nie miałem dostosowanej do wózków. Aha. No bardzo mi przykro. Naprawdę miałem dostosowany dla wózków, czekaj. By tam. No. Spokojnie, czekaj. Może coś się da jeszcze ogarnąć. Atlas Arena Łódź. Tam nie ma nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych? Obiekt przyjazny dla niepełnosprawnych jest. Jest na nie podjazd, winda, wydzielone toalety. Nie, no Lexi chyba ogarnie, nie? Ale to ty masz bilet, czy nie? Znajoma ma. Znajoma, ty masz mieć VIP-a, człowieku. Da, gdzie mam do tej Lexi napisać? Instagram, Lexi. Napisz, że... Czekaj, teraz się powiem coś. Napisz jej, że niech odezwie się ten cały włodarz do kogo? Do tej, jak się nazywa? Kurde, jak ona ma na imię? Kurde, mówiłem do dzisiaj. Lexi? Nie, czekaj, kurde, mówiłem do tej. Do Izzy? No to jak ona wygląda? Powiedz, jak wygląda, będę wiedział. Nie wiem, czy wygląda z TikToka. No. Ona ma taki zielony twarz. Takie zielone włosy, pół włosy. Zielone, TikTok zielone włosy. No. Szeja? Nie. Poczekajcie, ja wolę na TikToka byłem się. A ty z nią pisałeś? Tak. Ona ci obiecała i nie ma tego, że dla niepełnosprawnych nie jest dostępne. To nie jest, obiecanki za canki. Albo się boi klienta. Albo się po prostu boi, albo po prostu ci nie załatwi i nie chce się z tym jechać, no. Zaraz ogarniemy, powiedz, która to. Lodzia. Lodzia? Lodzia. Lodzia, ja jej nie znam, nika. Kim jest Lodzia? Lodzia. Przeliteruj, politerka po literce. L-O-T-I-A. Losia. Lodzia. Leosia. Ja nie wiem, no nie. Losa? Lodzia. No Lodzia, mówiłem Lodzia. Jaka mina! Locia! Tak! Pani z Lotka? Tak! Właśnie nie wiem, czy to... Co? Bo nie pisze, to jak się coś mówiłem. No przecież już na live jest, ty! Ale co, ale cypek, no wątpię, że ona... Z całym szacunkiem dla pani Loci, no ale wątpię, że ona była w stanie załatwić, k***a, jakiś bilet, no. Rozumiesz? To nie, trzeba po prostu... Ja ci wytłumaczę, jak to było. Bo ona mi mówiła, że załatwiła ten bilet, no. Ale musisz o nich zapytać się, czy chciałyby radę, żeby ten... No, chodź, żeby w jazdy wjechał. No ale to widzę, że jest obiekt przyjazny dla niepełnosprawnych. Tak? Jeszcze raz powiem. No widzę, że jest obiekt jest przyjazny dla niepełnosprawnych. Pa, piszcie, widzę do Lexi, że mikrocypek bardzo chce przyjechać na tego. Na Instagramie do niej piszcie. Że mikrocypek bardzo chce przyjechać i że nie ma miejsc dla nie... Że coś tam, że on jest niepełnosprawny i że coś tam, wiecie,
Kurde, ja ogólnie pewnie, że jest tam wystawałka teraz, którą bardzo, bardzo czekałem. Będzie ważna, którą bardzo, bardzo czekałeś. Bardzo. Która? Pan Muranski, pan ten. Neyman? To napisz do niej, ty Neyman, masz siłę bo. Przebicia na z niego. Dzisiaj jak ja obejrzałem tę galę, znaczy tę powtórkę z tego face to face. No, ja jak berety, co? Kurde. Ja jestem za tym, za panem tym. Neymanem. Za Neymanem czy za Murańskim? Tak, za Neymanem, no. Ja się tak za nim, kurde, żałuję, że tego nie ubędzę, no. Tak żałuję. No to, dobra, czekaj, przyjdę do Lexi Chaplin. Cześć, Lexi. Mój serdeczny kolega... Przyjaciel. Dobra, no, przyjaciel, dobra, przyjaciel. Mikro przyjaciel czy kozak przyjaciel? Mój serdeczny kozak przyjaciel. Mikro cypek. Mój serdeczny przyjaciel mikro cypek. Marzy, tak? No, marzy. Marzy o tym, żeby zobaczyć... Ale nie ma. Żeby co? O tym, żeby zobaczyć na żywo Cloud MMA. Kropka. Z tego co zrozumiałem. No ty tych biletów nie masz, tak? Nie masz ich. No nie masz ich. No i one. On, i wydaje mi się, że pani Locia. No i też nie ogarnie, no. I nie, po prostu nie masz biletów. Czy tak? Cześć Lexi, mój starszy przyjaciel, masz o tym zobaczyć na żywo Cloud MMA, które odbywa się o k***a za dwa dni? Ja no trochę późno piszesz ty, trochę późno dajesz znać ty. Ciężko mi go zrozumieć, ale chyba ktoś go wyjeb na bilet. Istnieje jakakolwiek szansa, że może jeszcze coś tam masz dla osoby niepełnosprawnej i jego potencjalnego opiekuna? Może mamiko będzie wydać. Może mamiko napisze w ogóle do niej, ma więcej followków. Pozdrawiamy Artur i Cyprian. Git? Git. Dobra, wysłałem jej, no chuj. Zobaczymy. Piszcie jej odpis dla Rybsona i chuj, nie?